sprawdzamy tutaj zachowanie się, nerwowość, czy jest, bo piątek, newralgiczność, czy była, a teraz jest godzina już przed 15, pół do trzeciej, no to ludzie do domu jadą, no, ale tak, pracuje się do 7, 8, 9 w tych bankach. Nie dają im pracować do 7, 8, 9 w sklepach, a supermarketach. Nie dają im pracować przez sobotę, nie dają im pracować przez niedzielę, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Concita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Także buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio Concita. Tok FM, Euro, Concita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Tok FM, Euro, Concita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Tok FM, Euro, Concita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Stary tramwaj, stara wiara, stary papież, stary system linia mysia. I to wraca do średniowiecza. Ku średniowieczu. Ale no, powiedzmy, że w sensie takim pozytywnym, gdy świat pozbędzie się, no jak to jaki świat moherowy, pozbędzie się plotkarstwa, wścibskości, gadania, ale to tylko i wyłącznie jest możliwe poprzez zaszczepianie pragnienia czytania, studiowania, pochłaniania Słowa Bożego. Może nie użyję tu tej terminologii Słowa Bożego, lecz Biblii, bo Biblia to takie, że i dla każdego, prawda? Kto jest z narodu izraelskiego, z narodu watykańskiego. Biblia i już. Proszę Państwa, Biblia była pisana na przestrzeni 1600 lat, a więc 16 wieków. W pewnym okresie czasu 40 mężczyzn ją pisało. Nie dlatego, że mężczyzna czymś tam, w czymś lepszy jest. Pisało pod natchnieniem Ducha Świętego, pod natchnieniem Boga samego. I ta wiedza, ta świadomość może, inaczej powiem, ta świadomość pozwala nam mieć wiarę w to, że Jahwe kieruje naszymi drogami. Jeżeli my to czytamy, jeżeli my studiujemy, że my pochłaniamy tę wiedzę. DHL. Do nas jechało z Orange, DHL, do nas jechało, może z Orange to niekoniecznie DHL, ale z T-Mobile'a jechało DHL i nie mogło dojechać. Radio Concita.